Witam Was, docent polskiemnie.browary.pl. W dzisiejszym odcinku Muzeum Polskiego Craftu browar wyjątkowy, browar spółdzielczy. Każdy, kto ogarnia się na scenie piwnej polskiej, wie o tym, że browar spółdzielczy oficjalnie jako spółdzielnia socjalna DALBA zatrudnia, angażuje osoby niepełnosprawne, niepełnosprawne intelektualnie i z chorobami psychicznymi, no, dla których ta możliwość pracy nie tylko w browarze, ale w ogóle pracy jest czymś naprawdę bezcennym dla ich funkcjonowania w codziennym życiu, więc wielki szacun dla browaru spółdzielczego, że właśnie taka unikalna, myślę, że na skalę nie tylko polską, ale i europejską forma działania, funkcjonowania browaru właśnie angażująca osoby z dysfunkcjami. Wielki szacun za to, że cały czas browar spółdzielczy działa w tej formie, a na stole wymrażanki, oczywiście browar spółdzielczy, tutaj oczywiście trzeba powiedzieć o dwóch głównych osobach odpowiedzialnych za browar, czyli Agnieszka Dejna i Janusz Golisowicz, pozdrawiam, no i pozdrawiam oczywiście wszystkich pracowników browaru spółdzielczego. Oni startowali w roku 2015, no takim klasycznym zestawem piw. Był stałcik, był pilsik, była oczywiście jakiś American Pale Ale, potem IPKA, ale to, co naprawdę skradło serca miłośników piwa w Polsce, to są te wymrażanki. Wymrażanki, które pojawiły się 2 lata później, po starcie browaru, czyli to był rok 2017, i 2 piwa, Królowa Lodu i Lodołamacz. Jak najbardziej są dostępne, jest dostępne wideo z degustacji tych 2 wymrażanek, więc możecie sobie jeszcze je obejrzeć sprzed 5 lat. No, woltaże tych piw 11%. To były te początki, prawda? To, co mamy na stole, to już jest zupełnie inna liga. A na stole mamy Ludolfa z roku 2018, 16%, i data przydatności 30 września 2019, i to będzie na początek. A jako drugie pójdzie 19% Krasnolud z datą przydatności 28.10.2018. A to przepraszam, to chyba jednak to jest piwo młodsze. Coś mnie chyba tutaj Raid Beer w błąd wprowadził, ale spokojnie, jeszcze za chwilę potem sprawdzę. Tak czy inaczej, na pewno zaczniemy od piwa lżejszego. 16% na start. No, nie pamiętam, kiedy zaczynałem popołudnie od takich woltaży. Ludolf w kooperacji z browarem Harpagan. Pozdrawiam Harpaganów. Popełnili to piwo i to jest ważne, bo to nie są wersje czyste. Obydwa piwa są leżakowane w beczkach. Zaczynamy od Rioja Red Wine Barrel Aged, czyli beczka po winie czerwonym z Hiszpanii. Czy będzie mocno, czy będzie ostro, czy będzie woltażowo? Naprawdę troszkę się obawiam tych 16%, ale niech piwo ma głos i niech zaprezentuje samo siebie. Myślę, że tyle wystarczy. No, o pianie nie ma tutaj co za bardzo wspominać, jakieś marne resztki. No właśnie, a jaki styl, bo nie powiedziałem tego. Dark Strong Ale, więc rzeczywiście tylko takie machoniowe przebłyski gdzieś na dnie bardziej, ale generalnie jest czarne. Tak jak było powiedziane, bez piany. I co tutaj mamy w aromacie? Czekolada. Troszkę rozpuszczalnika, trochę fuzli. Te alkohole, mocne alkohole, wyższe są wyczuwalne. No ale z drugiej strony przy 16% może to nie tyle fuzle, co po prostu alkohol. Małe doświadczenie mam w piciu tak mocarnych piw, więc okej, może nie fuzle, po prostu wyrazisty w aromacie alkohol.
trochę czerwonej wiśni, ale jednak taki lekko duszący alkoholowy aromat tutaj w tym szkle się unosi. No więc tak średnio bym powiedział, a zobaczymy jak w smaku. Zdrowie spółdzielczego, dobra robota. Wysycone właściwie do zera, bardzo gładziutkie, bardzo aksamitne, jest jednak po słodkiej stronie. Słodycz jest nie, na szczęście nie jakaś ulepkowata, ale zdecydowanie piwo dla wielbicieli słodszych klimatów. No i to, co mi się podoba, jeżeli ten alkohol w aromacie był taki no, nieułożony i ordynarny, to w smaku jest naprawdę cudownie. Cudownie rozgrzewa delikatnie, delikatnie w przełyku ten płyn się pięknie przelewa, pięknie rozgrzewa, więc w smaku jest bardzo, bardzo fajnie. Czekoladka, słodka czekoladka, tych owoców czerwonych z aromatu jakoś niespecjalnie uznaję, żeby były w smaku. Bardzo przyjemne deserowe, kontemplacyjne, degustacyjne piwo, którym można się delektować spokojnie, minimum godzinę. W ogóle, czy ja dam radę taką buteleczkę zrobić sam, się okaże. No a za chwilę przechodzimy do dziewiętnastki, więc zobaczymy, bo na razie aromat do poprawy. Tutaj mam trochę do życzenia, natomiast smak już tutaj jest wszystko w porządku. No Ludolf 16% solidnie mnie rozgrzało, aż musiałem zdjąć koszulę. Naprawdę jest mi gorąco, a będzie jeszcze cieplej, bo przed nami Krasnolud. No i tutaj rzeczywiście na Ratebeerze jest nieścisłość, jest podana data 2019, natomiast sprawdziłem na fejsie spółdzielczego maj 2018, więc tutaj jak najbardziej ta informacja, że jest data do października 2018, jak najbardziej adekwatna. Piwo uważone wraz z wrocławską profesją. No i cóż, styl Ice Double Bock. No te etykiety, tak? Tutaj też trzeba słowo powiedzieć o tych wyjątkowych, wyszywanych etykietach. Również unikat w polskiej skali. No i mam takie nieodparte wrażenie, że spokojnie te piwa mogłyby stać jeszcze kilka lat bez żadnego problemu. Mam wrażenie, że je za wcześnie próbuję. Co to jest dla piw powyżej 16% alkoholu, żeby trzymać je 4-5 lat, nie ma żadnego kłopotu. Myślę, że Krasnolud spokojnie by jeszcze z 5 lat mógł poleżeć. No ale przekonajmy się. Nie ma co chomikować. Czas, żeby na Muzeum Polskiego Craftu również i dla Was była informacja, jak te piwa smakują po tylu latach. Lejemy. Tak, wydaje mi się, że tutaj barwa jest jaśniejsza. Taki ciemny rubin, ciemny machoń. To nie jest czerń. Piana odrobinę lepsza, chociaż też jej wygląd pozostawia wiele do życzenia. Bąble brązowej, gruboziarnistej piany się utworzyły. No i wąchamy. Czy tutaj z alkoholem będzie lepiej niż u poprzednika? Bardziej przyjemnie. Tak, ten alkohol tutaj jest schowany, więc to mi się podoba. Tutaj fajnie, bo te aromaty utlenienia są wyrazistsze. Alkohol tego nie przysłania. Więcej się tutaj można doszukać. Suszone owoce, rodzynka, śliwka. To gra ewidentnie na pierwszym planie. No, trochę tego alkoholu wychodzi, ale w porównaniu do Ludolfa myślę, że to jest tylko 30% tego alkoholowego aromatu. Reszta to suszone owoce. Trochę czekolady. Próbujemy. Zdrówko spółdzielczego. W smaku bardzo podobnie, czyli
wysycenie zerowe, bardzo gładziutkie, przelewa się bardzo delikatnie przez gardło. No powiem wam, że tutaj to 19% jest schowane perfekcyjnie. Perfekcyjnie. I w aromacie tylko lekko zaznaczona alkoholowość. W smaku 19%? Mi się wydaje, że naprawdę nawet mniejsze rozgrzewanie jest niż przy tej 16, chociaż ta 16 była jako pierwsza, więc bardziej atakuje kubki smakowe. Tutaj już ten motyw alkoholu jest jako kolejny, już jest bardziej schowany, już nie jest tam, nie jestem tak uwrażliwiony. To, co przeczuwałem, to piwo, krasnolud, może spokojnie jeszcze wiele, wiele lat siedzieć w waszych piwniczkach, w waszych lodówkach. Nic złego się nie powinno stać temu piwu. No a jeszcze się skupmy na smaku. Tutaj mam wrażenie, że nie jest aż tak jednowymiarowe jak Ludolf, które było jednak po słodkiej stronie. Tam doszukałem się takiej delikatnej, gorzko palonej kontry. Gdzieś na finiszu było to zauważalne. Tutaj mam wrażenie, że jest trochę większy balans. Czyli oprócz tej słodyczy mamy te nutki może nie tyle palone. Znaczy tutaj chyba alkohol kontruje. Jest taka specyficzna cierpkość, którą bym właśnie identyfikował jako ta alkoholowość, która tonuje ten słodki profil. Jack Daniels, właśnie. Jack Daniels jako drewno, w którym leżało to piwo. Jest zaznaczona, delikatna wanilia, ale bez przesady. To nie jest piwo przejęte tylko i wyłącznie przez beczkę po Jacku Danielsie. Myślę, że baza jest spokojnie identyfikowalna i ten Jack Daniels daje tylko taki leciutki smaczek, leciutką wanilię, trochę tej whisky rzeczywiście, może nie tyle, albo może nawet retronosowo jest wyczuwalne. Zmęczę się dzisiaj tymi piwami. Szczerze mówiąc, to takie mocne rzeczy nie są w moim klimacie. Nie jestem fanem wymrażanych piw, one zawsze będą po słodszej stronie, chociaż oczywiście są wyjątki, są piwa bardziej nie tyle wytrawne, co bardziej goryczkowe i palone i można zrobić takie wymrażanki. Tutaj spółdzielczy jednak jest w tym kanonie raczej takich słodziaków, słodkich wymrażanek. Które z nich mi bardziej pasuje? No mimo wszystko jednak szacunek mam do krasnoluda, że przy 19% alkoholu i zarówno i aromat, i ten smak jest bardzo, bardzo dobrze skomponowany, zbalansowany. To nie jest jakiś chamski alkohol, który wychodzi. Ludolf bardzo mi smakował, jeżeli chodzi o... bardzo mi smakował. Poruszamy się w ramach oczywiście tego stylu, tej kategorii wymrażanek, więc pod tym względem smak był bardzo dobry. Tutaj myślę, że i aromat, i smak są ze sobą w dobrej harmonii. Tak więc wymrażanki spółdzielczego spokojnie możecie trzymać jeszcze długo, długo, długo. Oznak utlenienia, żadnego sosu sojowego tutaj nie ma, więc kilka lat wizyta, za kilka lat wizyta w piwniczce i sobie otwórzcie i spędźcie wieczór przy tych szlachetnych, wymrażanych, wysokoprocentowych piwach. Wszystkiego dobrego, Aga, Janusz, pozdrawiam całą ekipę, oczywiście wszystkich pracowników spółdzielczego. Wasze zdrowie!